Cześć, tu Weronika. Dzisiaj zapraszam Was do takiej sekwencji, która pomoże rozluźnić górną część naszego ciała, jeżeli czujemy spięcia, jakieś blokady w okolicach szyi, ramion, barek, w górnej części pleców. No to mam coś, żeby sobie z tym poradzić. Na początek może wstańmy. Niezależnie od tego, w jakim miejscu swojego dnia jesteśmy, czy to jest poranek, popołudnie, czy wieczór, na chwilę przenieśmy się mentalnie do tego miejsca, w którym jesteśmy. Możemy zamknąć na chwilę oczy. Poczuć podłoże pod stopami. Możemy sobie tak poprzechodzić ciężarem ciała z jednej strony na drugą, pobujać się tak z lewej na prawą, tak żeby poczuć podłoże, tu gdzie stoimy. Czy to jest dywan, czy to są kafelki, panele, czy mata. Chcemy po prostu poczuć nasze stopy. Kilka wdechów i wydechów, głęboki wdech do ciała i długi wydech. Możemy pozostać z zamkniętymi oczami, jeżeli to jest dla nas wygodne, i zrobić kilka takich kółek głową, żeby tą szyję zauważyć, porozciągać boki, troszkę rozluźnić i w drugą stronę. I też z taką uważnością, jeżeli gdzieś tu czujemy, że są napięcia, to bardzo ostrożnie. I wystarczy, teraz możemy prawą dłonią złapać sobie tutaj za lewe ucho od góry i przeciągnąć delikatnie. Tutaj możemy poczuć tak dość mocno, jak nam się rozciąga ta lewa strona, więc delikatnie lewe ramię w dół, wdech i z wydechem ta dłoń lewa jakby nas troszkę ściągała. I powrót. I teraz lewą ręką za prawe ucho przyciągamy sobie, otwierając prawy bok. I znowu delikatnie na początek wdech i z wydechem prawe ramię, prawy bark w dół, cała dłoń w dół. Możemy też przenosić głowę delikatnie do przodu, do tyłu, szukając tutaj najbardziej napiętego miejsca. Jeżeli takie znajdziemy, to może na chwilkę zostać i troszkę dłużej pooddychać w to miejsce. I powoli powrót. Teraz przenieśmy sobie dłonie, zaplećmy palce dłoni i przenieśmy je do tyłu, ustawiając tutaj u nasady czaszki. Mocno osadzamy się stopami, przyciągamy pępek do kręgosłupa i teraz na wdechu otwieramy klatkę piersiową, mocno łokcie do boku, wdech i z wydechem zamykamy łokcie i chcemy, żeby ten obszar tutaj między łopatkami rozszedł nam się maksymalnie. Wdech i długi wydech. I znowu wdech, otwarcie, lekko podbródek w górę, ściągamy łopatki i wydech, zamykamy podbródek, zamykamy łokcie i rozszerzamy ten obszar między łopatkami. Wdech i wydech. Pępek do kręgosłupa.
I ostatni raz. I teraz uginamy nogi w kolanach, schodzimy w dół, tak jak do pozycji potężny, pośladkami w dół i przenosimy łokcie na kolana, rozciągając sobie jeszcze ten obszar mocniej, a jednocześnie wzmacniamy nogi. I wystarczy. Prostujemy nogi. Puszczamy dłonie, całe ręce luźno i głowę luźno, jeżeli jest taka możliwość. Jeżeli nie czujemy, że tutaj nam coś się napina przy takim rozluźnieniu, czubek głowy kierujemy do podłoża. I przez chwilę pozwalamy, żeby ta górna część naszego ciała troszkę swobodniej powisiała. I teraz delikatnie przechodzimy ciężarem ciała do przodu i do tyłu. Do przodu i pośladki w tył. I wystarczy. Klękamy. Przejdziemy do klęku podpartego. Teraz zrobimy taką otwierającą sekwencję i rozciągającą obszary wokół łopatek w dwóch takich wariantach. Jesteśmy w klęku podpartym, lewa dłoń mocno na macie, prawą ręką sięgamy w górę do sufitu, sięgamy i wydech, przenosimy rękę do boku. Wdech i wydech. Wdech i z każdym wydechem staramy się sięgać mocniej. Wdech i wydech. Teraz kładziemy całą rękę na macie, jeżeli jest taka możliwość, i prawe ucho na macie. Tą lewą dłonią przechodzimy albo za głowę, tak żeby sobie tutaj otworzyć lewy bok. Pilnujemy też, żeby nie uciekały nam biodra na lewą stronę. Tym prawym biodrem mocno do prawego boku. Jakby ktoś tam nas trzymał z prawej strony i pociągał za to biodro mocno w prawo. Teraz możemy lewą rękę przenieść w górę. I za plecami, jeżeli jest taka możliwość, i złapać za wnętrze prawego uda. I teraz mocno lewy bark, lewe ramię w tył. Otwieramy sobie klatkę piersiową. Tutaj pilnujemy, żeby za bardzo nam się głowa nie załamywała. Jesteśmy na prawym uchu i mamy otwarty podbródek. Głowa jest przedłużeniem całego kręgosłupa. No, jeżeli to jest wygodna pozycja dla nas, można sobie zamknąć na chwilę oczy. I kilka razy wdech i wydech. I wystarczy. Dłoń na matę. Prawa ręka w górę. Teraz otwieramy się. I powrót. I zrobimy na drugą stronę. Prawa dłoń na macie, lewa ręka. Wdech, sięgamy. Chcemy sięgnąć, jakby coś wisiało, a my to łapiemy, żeby całą stronę otworzyć. I teraz skręcamy, sięgając do prawego boku. I znowu wdech i wydech. Wdech, otwarcie i wydech, sięgamy jak najdalej. I ostatni raz wdech i wydech. Sięgamy, 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 sięgamy. Kładziemy lewe ucho, jeżeli jest taka możliwość. Jeżeli nie, podstawiamy sobie coś pod głowę. I teraz znowu pilnujemy, żeby nie uciekało nam ciało na prawą stronę. Lewe biodro zabiera nas w lewą stronę.
Prawa ręka, jeżeli jest taka możliwość, za głowę. Sięgamy. Otwieramy sobie cały prawy bok. Czujemy, jak nam tutaj w okolicach bocznych żeber powiększają się przestrzenie. I teraz prawa ręka w górę, jeżeli jest taka możliwość, sięgamy wysoko. I albo tak zostajemy, albo wracamy do poprzedniej, albo prawa ręka z tyłu za plecami. I łapiemy za wnętrze lewego uda. I wystarczy. Powoli wychodzimy w górę i lewą dłonią sięgamy, sięgamy, sięgamy i powrót. I na chwileczkę do pozycji pies z głową w dół. Krótki marsz w miejscu. I teraz przejdziemy sobie na przedramiona do pozycji delfin, mocno odpychając się z przedramion, pośladki wysoko w górę, kości kulszowe w górę, wdech i z wydechem do deski na przedramionach. Barki w tył, czubek głowy zabiera nas do przodu, pępek do kręgosłupa, pięty mocno w tył, wdech i z wydechem przenosimy pięty na prawą stronę, powrót na lewą stronę, powrót i jeszcze raz na prawą, powrót i na lewą, powrót i na chwileczkę podbrzuszę na matę do pozycji sfinks. Barki w dół, mocne nogi w tej pozycji, mocno grzbiety stóp do maty. Łydki uda w górę. I teraz zrobimy sobie takie ćwiczenie, żeby zobaczyć, jak to jest, jak puszczamy ciało, pozwalając się zapadać w ramionach. Czyli nie pracujemy tu górą, puszczamy i pozwalamy, żeby nasza głowa tak trochę się schowała. A teraz zrobimy wdech i z wydechem, tak jak u żółwia, jak on wychodzi ze swojej skorupy, wyciąga tą głowę, wydłużamy ją, barki w dół, duża przestrzeń między barkami a uszami i znowu w dół, pozwalamy się zapaść, wdech i z wydechem mocno z łokci, barki w dół i wyciągamy się, wyciągamy, wyciągamy, mocne nogi. Teraz poskręcamy się troszkę w tej pozycji, wdech, z wydechem lewą dłonią odpychamy się od maty i pilnujemy, żeby ramię nie poszło w górę. Skręcamy się spoglądając na swoje stopy, jeżeli jest taka możliwość. I wdech, powrót i z wydechem skręt, wdech i wydech, odpychamy się od maty, odpychamy się od maty. I powrót, wdech, mocne nogi i wydech. I ostatni raz na lewą stronę, wydech. I ostatni raz na prawą, wydech. I wystarczy, dłoń na wysokości klatki piersiowej. Podwijamy palce stóp, troszkę szerzej rozstawiamy kolana. Sięgamy dłońmi, opuszkami palców i pośladkami do pięt, wyciągając się porządnie do przodu, barki daleko od uszu, mocno aktywne dłonie, wbijamy opuszki palców w matę, wydłużamy sobie boki ciała. Aktywna pozycja. I wystarczy na chwilę pies.
wdech, z wydechem deska. Mocno odpychamy się w tej desce dłońmi w górę, barki daleko od uszu, pępek do kręgosłupa. I na chwileczkę kij, kobra albo pies z głową w górze i klęk podparty. I leżący wojownik, aktywna pozycja. I wystarczy. Wracamy do klęku podpartego i teraz pogłębimy sobie poprzednią sekwencję, przenosząc powiedzmy lewą nogę do boku. Stawiamy stopę całą na podłożu. I teraz lewa ręka w górę, wdech, otwieramy się. I z wydechem sięgamy w prawą stronę jak najdalej. I znowu wdech, otwarcie. Z wydechem sięgamy jak najdalej. Wdech i wydech. I ostatni raz wdech. I z wydechem sięgamy, sięgamy, sięgamy. Prawą dłonią możemy przenieść się do przodu. I sprawdzamy, czy możemy się położyć lewym uchem na macie. Tutaj od razu też oprócz naszych ramion, okolic łopatki i całego boku prawego możemy poczuć naszą lewą nogę, lewe biodro. I wystarczy pomalutku w górę. Dłonie wracają na matę. I na chwilę zrobimy sobie w drugą stronę przy tej samej nodze. Prawa ręka, wdech i z wydechem sięgamy do stopy. Wdech i wydech, sięgamy do stopy. Wdech i wydech. I znowu sprawdzamy, czy możemy położyć się na prawe ucho. I teraz lewa dłoń albo za głową, albo w górę, albo przenosimy za plecami, łapiąc za wnętrze prawego uda. I wystarczy. Lewa dłoń na matę. Powoli wychodzimy. Przejdźmy sobie na przedramiona. Noga w górze i przez chwilę uginamy i prostujemy, pilnując, żeby kolano było mniej więcej na tej samej wysokości. I wystarczy, klęk podparty, wejdźmy na chwilę do pozycji delfin, wdech, podwijamy palce stóp z wydechem w górę, mocno odpychamy się z przedramion, pięty w dół, pośladki w górę, barki daleko od uszu, wdech i z wydechem deska na przedramionach. Wdech. I wydech pięty na prawą stronę, wdech, wydech na lewą, wdech, wydech, wdech i wydech. I kolana na matę, uda na matę, sfinks, mała kobra i pies z głową w górze. Klękamy. I teraz prawą nogę przenosimy do boku. Powtórzymy sekwencję na drugą stronę. Lewa dłoń zostaje na macie. Prawą sięgamy w górę, wdech. I z wydechem przenosimy jak najdalej w bok. Wdech. I wydech, wdech
I wydech. I ostatni raz. I wydech. I sprawdzamy. Lewą dłoń możemy przełożyć do przodu. Sprawdzamy, czy możemy się położyć. Na prawym uchu. No i tutaj czujemy różne obszary swojego ciała, być może. A może być to dla nas całkiem relaksacyjna pozycja. I wystarczy, dłoń wraca, wychodzimy w górę i zrobimy sobie jeszcze na drugą stronę. Czyli prawa dłoń na macie, lewa ręka w górę, wdech. Z wydechem przenosimy ją do stopy. Wdech w górę i z wydechem do stopy. I jeszcze raz w górę, wdech i z wydechem do stopy. I znowu kładziemy się, jeżeli jest taka możliwość. Przenosimy dłoń albo za głowę, albo w górę. Albo z tyłu za plecami, łapiąc za wnętrze uda. I wystarczy. Powoli wracamy na matę. Do klęku podpartego. Kilka kocich grzbietów. Wdech i wydech. I wystarczy. I teraz przejdźmy do pozycji martwego ciała. Możemy sobie, jeżeli mamy kostkę, ja dzisiaj ze sobą nie mam, możemy położyć kostkę na macie między łopatkami. To pozwoli nam rozluźnić tą górę. Może to być poduszka albo jakiś wałek, tak żeby tu klatka piersiowa nam się uniosła. Swobodnie nasze ramiona wtedy i barki opadają w dół. Otwiera nam się klatka piersiowa, więc jeżeli mamy, to możemy sobie podłożyć. Jeżeli nie, to w pozycji martwego ciała. Mogą nasze ręce pójść troszkę szerzej do boku. I kilka naturalnych wdechów i wydechów. Cała uwaga w górnej partii ciała, w naszych ramionach, klatce piersiowej, rękach, obręczy barkowej. I na koniec przetoczmy się sobie jeszcze kilka razy głowę. Wdech, z wydechem na lewą stronę dociskamy tył głowy do maty. Wdech i wydech na prawą. I jeszcze raz wdech do centrum. Wydech na lewą, dociskamy. Wdech i wydech. I możemy powtarzać sobie tyle razy, ile czujemy, że jest nam to potrzebne. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję i zapraszam na następny raz.